Witam Was, kochani, w zużytych produktach. Chcę wyrzucić opakowania. I tak na szybciutko już Wam pokazuję. Może zacznę od pasty. Pasta nazywa się tak, jest z DM-u, z niemieckiej chemii. Pasta jak pasta, no niby napisane, że wybielająca. Czy ja wiem, czy u mnie wybieliła choć trochę zęby? Chyba nie. Jedyny plus tej pasty jest to, że... To, że jest te 125 ml, także na jedną, dwie, trzy osoby to jest dość spora. Na długo wystarczyła. I drugi plus jest taki, że... już wiem, to typowo dla mnie, ponieważ ja mam bardzo wrażliwe dziąsła i mało wiele mi ostatnio nawet krwawią. I jak się dotyka ten pierwszy ułamek sekundy, jak dotykacie do zębów, rano myjecie zęby i dotykacie pastą, szczoteczką do zębów, jest taki dziwny oznak, dziwna, nie wiem jak to nazwać, dziwne uczucie bardzo, że przeszywa Was taki delikatny dreszcz, ale to nie jest zbyt przyjemny dreszcz, tylko taki, wiecie, no takie na wrażliwe dziąsła po prostu i wyciągnięte te szyjki zębowe. To jest właśnie ten wielki plus, to, że ja właśnie to mam i tutaj tego nie ma przy tej paście. No to, że jest duża pojemność, no ale no, nie robi nic oprócz tego, że nie wywołuje u mnie tego dziwnego uczucia. Tu mam zużyty bloker, miałam ich sporo, ale już teraz go wyrzucam. Jest go jeszcze trochę na dole, ale już niedługo termin ważności się kończy. Poza tym teraz będę kupowała tylko ten drugi preparat też z DM-u, z chemii niemieckiej. Ten malutki pokazywałam Wam w tej szklanej buteleczce, taki śnieżno-biały, perłowy nawet bym powiedziała, antyperspirant. No jest fantastyczny, także do tego nie wrócę. Już chyba mi się organizm nawet przyzwyczaił, do tego już nie działa, a tamten na razie także spokojnie, na pewno do tamtego zawsze wrócę. Zużyłam patyczki do uszu. Słuchajcie, to jest ta firma. Jest to sama firma co płatków? Nie, przednie były takie. Słuchajcie, no one były w takim czymś i tu, w takim czymś. No to jest pudełko zwyczajne, tekturowe. Zawsze miałam w plastiku, ale to jest takie. I tu miało taki dekielek, który zaraz odpadł, się połamał. On był chyba plastikowy, tak mi się wydaje, no bo się połamał. Ale co chciałam powiedzieć, że on cały się zdejmował. Nie tak jak zwyczajnie, że wiecie, robicie taki klik i się uchyla i możecie bagietki pojedynczo wyjmować. Tutaj tego nie było. Ja po prostu też chciałam zrobić klik, bo było niby na perforacja była przez środek. Ale jak zrobiłam klik, to całe się złamało. I tylko tak sobie stało w łazience. No do nich chyba nie wrócę. Poza tym bagietki były bardzo cienki, ten patyczek od bagietek, że wystarczyło, wiecie, mocniej przycisnąć, a no raczej się uważa na podczas czyszczenia uszu. Więc delikatnie i mocniej się przycisnęło w uchu, patyczek się łamał. Także nie wrócę do nich. No nie wiem, tak jakoś wyszło. Tutaj mam płatki kosmetyczne. Te, którymi byłam zafascynowana, jakie dostałam w paczce. To jest taka firma. Nie, to nie jest taka firma, co ja mówię. To jest napisane płatki kosmetyczne z bawełny. A firma to chyba jest to tutaj taka, o. Jeżeli się nie mylę. I słuchajcie, płatki kosmetyczne są z tą perforacją, znaczy były. Połowa się okazała z pudełka, że miała perforację naokoło i były bardzo sztywne. A druga połowa, ta pod koniec już, słuchajcie, patrzcie co się dzieje. I ona już nie ma perforacji. I w ogóle jakieś dziwnie takie miętkie, takie mięciutkie się zrobiły. To znaczy te właśnie pod koniec paczuszki to w ogóle nie miały perforacji. Ogólnie są bardziej miękkie niż te z początku. Także nie wiem, dziwne, chyba do nich nie wrócę. Najpierw byłam zafascynowana i ciekawa reakcji. No a tutaj cóż, no... Przychodzę do Was też z pianką, bardzo mocną piąteczką. Ja rzadko używam pianki, u mnie pianki się nie sprawdzają, ponieważ ja mam bardzo ciężkie włosy, ale raz na jakiś czas po umyciu włosów na mokre włosy, delikatnie po prostu je sobie tak tylko unoszę, żeby nie były takie schlapciałe przy przedziałku. Za to mój mąż intensywnie używa takiej pianki, takiej. Bardzo ją lubi. Na zmianę tam kupujemy jakieś też inne, tańsze, ale zawsze wraca do Velaflexu z Veli i też piątka najmocniejsza. On też ma dość długie włosy, tylko nie ma puszystych. Ma takie bardziej, bym powiedziała, cieniutkie włosy, więc używa pianki, żeby mu się po prostu trzymały lepiej.
Tu mamy szampon Garnier Fructis do włosów farbowanych z pasemkami. U mnie wszyscy tego używali. Mówiłam Wam, że tylko dla mnie, bo ja koloryzuję włosy, farbuję i rozjaśniam. No a moje gagatki też używały i są zadowolone. Wrócimy do niego, tylko teraz tam chyba w Biedronce są jeszcze zielone, takie seledynowe bym powiedziała nawet. To chyba tamten jeszcze wypróbujemy, zobaczymy do jakich włosów on jest. Ale polecam, fajny, fajny produkt. No i tutaj mój ulubiony. Co ja dzisiaj z tym? Sorki. Mój ulubieniec do tego denka Fa kolor. Nie zawiódł mnie kolor, nie zawiódł mnie zapach. Fantastyczny produkt. Pięknie pachnie. No matko, naprawdę. No wiecie, takie ciężkie wieczorne jesienne wieczory, takie ciężkie, super perfumy, albo na jakiś wypadł i nie chcę wrócić. Na jakieś spotkanie, kolację wieczorną w takim żelu pod prysznic. Jak wyjdziemy po takim żelu, po takim prysznicu? No fantastyczne, naprawdę polecam. I słuchajcie, przyniosłem Wam zaraz Wam wszystko pokażę. Pamiętacie, zakupiłam sobie tą, to miała być tak. Najpierw myślałam, że zamawiam maseczkę taką pod oczy, wygładzającą. Potem się okazało, jak dostałam zakup, że czuję właśnie, mówiłam Wam, że czuję płatki pod oczy. Faktycznie otworzyłam, chciałam sobie to zrobić. Wszędzie Ebris. Sobie to nałożyć, te płatki, czy co to tam znalazłam. Słuchajcie, jak otworzyłam to pudełeczko, tą folię, ze środka wylał się strasznie płynny płyn. Nie szło tego zatrzymać, bo po prostu ja to tak, no niefortunnie może to zrobiłam, ale też nie wiedziałam, że trzeba to trzymać do góry. Po prostu tak trzymam, jak zawsze się odrywa i spoko. I słuchajcie, myślałam, że to jest tylko ten płyn, no ale otworzyłam, wyjęłam, to są, popatrzcie, takie coś. To jest jedno, bo to nie da się tego otworzyć, ja już to próbowałam, myślałam, że to może... Słuchajcie, no powiedzielibyście, że to jest raczej na całe oko, tak, że tu wkładacie oko. No ale, a gdzie jest drugie? No bo człowiek normalny ma raczej dwoje oczu. No okej, okay, tego się nie da rozdwoić, nic zrobić z tym. Także na jedno oko to jest. Albo ewentualnie, gdyby była bardziej po środku ta dziura, no to powiedziałabym, że na nos, czyli naokoło nosa. Nie, no nie śmiejcie się ze mnie, ale czy któraś z Was albo któryś z Was miał takie cudo i powiedzcie, wiecie jak to bardzo brzydko pachnie, normalnie takim... nie wiem, jak nieraz... czuć na ulicy od kogoś, nie wiem, że nie wierszył szafy przez cały rok, po prostu wyjął jakąś tam jesioneczkę czy kurteczkę i ona tak strasznie pachnie tą wazeliną, nie wiem, czy tam molami i tym innym. I to tak samo, no nie jest to przyjemny zapach. I nie wiem też, czy daje rezultat, bo nie wiem, jak tego używać, to znaczy to już jest wyschnięte, no bo ten płyn cały wyleciał. Nie wiem, powiedzcie mi, napiszcie mi proszę, czy to mieliście, czy tylko ja na takie dziwne coś trafiłam. Popatrzcie, tu nawet jest napisane na tym opakowaniu, o jeszcze przybliżę. Napisane, narysowane, że to są trzy płatki. No wybaczcie, tam nie ma trzech płatków, jest tylko jeden. Nie wiem, czy to chodziło o to, że trzy razy tego używać? Nie mam pojęcia. Także co, ja się z Wami cieplutko żegnam. Ja sobie już tutaj wszystko zaraz wyrzucę. Zapraszam Was na jutro do oglądania. Jutro co będzie? Nie wiem jeszcze. Coś tam mam przygotowane, ale myślę, że rozwieję Wasze wątpliwości już podczas jutrzejszego filmiku. Ja się cieplutko naprawdę żegnam. Życzę miłego, udanego dnia i do jutra. Pa, pa.